Kolejne projekcje konkursowe w ramach 29. Tarnowskiej Nagrody Filmowej już za nami. Czwarty dzień festiwalu rozpoczął film Ziarno Prawdy, mroczny kryminał z trudną relacją polsko-żydowską w tle. Drugą projekcją konkursową zaprezentowaną tego wieczoru była Carte Blanche, opowieść o nauczycielu z lubelskiego liceum, który stopniowo zaczyna tracić wzrok. Wydarzeniu towarzyszyło także spotkanie z reżyserami filmów Borysem Lankoszem i Jackiem Lusińskim oraz aktorami Robertem Więckiewiczem i Urszulą Grabowską. Spędziłem mnóstwo czasu z nim w Lublinie, bo siedziałem na jego lekcjach, też obserwując jego życie, obserwowałem go w szkole, w domu. No dużo czasu poświęciłem, żeby móc przyjrzeć się jak można sobie dawać radę. Myślałem, że mnie po prostu oszukuje. No, on tak świetnie ten swój świat poznał, że nagle ta niepełnosprawność dla niego była jakimś nawet nieutrudnieniem. To, co w ogóle najbardziej mnie nęci, to mnie nęci pokazywanie człowieka z różnych stron, tak? Że wielobarwnie, wielowymiarowo. To nie jest film biograficzny, więc aktorzy musieli te postaci, według tego, co ja napisałem i co razem współpracowaliśmy, stworzyć w sobie. To jest to, co... Ja dlatego tak szukałem aktorów takich, którzy po pierwsze nie wpadną mi na plan na godzinę pomiędzy 16 serialami i nie dadzą mi albo robimy, albo spadam, bo często tak bywa. Szukałem takich, którzy po prostu jak przyjadą, to dadzą trochę siebie, trochę ich ta historia wciągnie. Najbardziej lubię filmy gatunkowe, ale takie, które w jakiś sposób potrafią ten gatunek przewartościować, nadać mu inną rangę. I też chciałbym, żeby te filmy w takim obszarze popkultury jednak mierzyły się z tematami, które są istotne. I tak było i z Rewersem, który opowiadał o stalinizmie w Polsce, i z Ziarnem Prawdy, które mierzy się z tematem antysemityzmu. W ogóle wydaje mi się, że to, co mnie jak najbardziej inspiruje, to takie tematy niewygodne, które my jako społeczeństwo chcemy zamieść pod dywan. Myśmy od razu porozumieli się z Borysem co do jednej istotnej rzeczy i jednej cechy, najważniejszej chyba, która najlepiej opisuje Szackiego i go wyróżnia. Mianowicie uznaliśmy, no, to jest oczywiste, że Szacki po prostu myśli. Lubi myśleć, właściwie nie ma za bardzo wyjścia, po prostu myśli, bo tak ma. Bo dlaczego myśli? Bo przede wszystkim ma mózg. Są oczywiście ludzie, którzy mają mózg, ale nie myślą. Są też tacy, którzy chcieliby myśleć, ale niestety nie mają mózgu. Szacki ma mózg i myśli. Dodajmy, że gala wręczenia nagród 29. Tarnowskiej Nagrody Filmowej odbędzie się już w najbliższą sobotę na Tarnowskim Rynku.